Panie profesorze, w skrócie według pana jako ekonomisty, do jakiego stanu PiS doprowadził aktualnie gospodarkę? No, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Po pierwsze, mamy wysoką inflację i to niestety jest wina PiS-u, dlatego że to PiS powołał pana Glapińskiego i całą Radę Polityki Pieniężnej na te stanowiska. No i polityka tej Rady i tego Banku Centralnego po prostu doprowadziła do bardzo wysokiej inflacji. Po drugie, mamy fatalną sytuację w sektorze finansów publicznych. Jest olbrzymi deficyt, który nawet trudno zmierzyć, ponieważ rząd wyprowadza wydatki, coraz większą część wydatków poza budżet państwa. W związku z tym parlament stracił tutaj możliwość kontrolowania nawet wzrostu tych wydatków, ale szacujemy, że to jest w ciągu ostatnich dwóch lat. To jest jakieś 400-450 miliardów dodatkowych wydatków i to jest po prostu deficyt. Zadłużamy się. A ponieważ przyszły ciężkie czasy, pandemia, ale także wojna i szokowy wzrost cen surowców energetycznych, no to jesteśmy po prostu w bardzo trudnej sytuacji. Nie mamy żadnych rezerw. Nie mamy właściwie możliwości pożyczania pieniędzy, żeby złagodzić ten szok związany ze wzrostem cen energii, węgla, paliw, gazu. Bo gdyby dobre czasy, to zamiast prowadzić rozsądną politykę i budować rezerwy finansowe, to rząd po prostu rozdawał pieniądze na prawo i lewo. No i efekt jest taki, że jesteśmy w tej chwili w trudnej sytuacji. Myślę, że szybko inflacja, drożyzna się nie skończy. Ba, na dodatek będziemy mieli poważne kłopoty, jeśli chodzi o stabilizację finansów publicznych. Jakie to będzie miało przełożenie na przyszłość najmłodszych, szczególnie na przykład takich młodych ludzi, jak pojawiają się na kampusie, ale oczywiście nie tylko? No oni będą wchodzili, czy wchodzą właśnie teraz w takie dorosłe czy zawodowe życie w sytuacji ogromnej niepewności i ryzyka, prawda? Gospodarka polska odczuwa bardzo boleśnie to zwiększone ryzyko. Proszę spojrzeć na inwestycje, które znajdują się na najniższym poziomie od wielu lat i Polska jest tu na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. No jeżeli nie ma inwestycji, to też nie ma postępu technicznego, prawda? Nie poprawiamy stopnia innowacyjności naszej gospodarki. To będzie się przekładało na właśnie utratę realnej wartości zarobków. Ja powiedziałem już, inflacja zjada część siły nabywczej. Także będziemy odpowiednio ubożsi właśnie przez to, że mamy tę inflację, a ta inflacja wynika z tego, że po prostu mamy za dużo wydatków, które dokonuje rząd z powodów właściwie można powiedzieć czysto politycznych, prawda? Bo zbliżają się wybory, będą w przyszłym roku wybory i w tej chwili mamy cały szereg ze strony rządu działań, które mają jakby złagodzić dolegliwość tych wszystkich szoków zewnętrznych, ale efektem jest oczywiście rosnąca inflacja. Innymi słowy, rząd daje jedną ręką, ale drugą ręką zabiera dwa razy tyle. Czy uważa pan, że rząd PiS robi coś dla przedsiębiorców, czy ta władza dusi przedsiębiorczość w Polsce? Nie, ja jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o politykę wobec biznesu, wobec przedsiębiorców. Wręcz odwrotnie, przedsiębiorcy są traktowani jak potencjalni przestępcy przez tą władzę. Widzimy zresztą ciągoty i tendencje do renacjonalizowania dużych przedsiębiorstw, do obejmowania kontrolą państwową różnych obszarów, także PiS nie ma zaufania do przedsiębiorców, on w ogóle nie rozumie przedsiębiorczości, nie rozumie gospodarki rynkowej. To są ludzie, którzy mentalnie tkwią chyba ciągle w systemie centralnego planowania, czyli systemie, z którym się, miałem nadzieję, pożegnaliśmy na zawsze, ale jak widać, przechodzimy recydywę tego systemu. Czy uważa pan, że Polska mogłaby być w takim tragicznym stanie, żeby nawet zbankrutować? No nie, myślę, że nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, ale wystarczy 2-3 lata takiej polityki i może dojść do takiego kryzysu, z jakim mieliśmy do czynienia w Grecji właśnie, gdzie praktycznie Grecja była technicznym bankrutem. Nie dopuszczono oficjalnie do ogłoszenia bankructwa, bo udzielono pomocy Grecji, ale tylko dlatego, że Grecja była w strefie euro, dostała tą pomoc. Gdyby była poza strefą euro, to oczywiście nie mogłaby korzystać z tej pomocy i musiałaby ogłosić bankructwo, a to oznacza dla kraju utratę dostępu do finansów, do źródeł finansowania. To oznacza cały szereg niedogodności. Takie przykłady jak Argentyna, czy inne kraje Ameryki Łacińskiej, czy Turcja, czy nawet Rosja w 98 roku pokazują, że to są naprawdę ciężkie załamania, z których potem przez lata się wychodzi. Jeżeli miałby pan określić największe gospodarcze zagrożenie dla Polski, to co by to było? No to jest polityka rządu PiS, dlatego że to jest polityka absolutnie nieodpowiednia ani do obecnej sytuacji,
Tu mam na myśli choćby zatrzymanie praktycznie transformacji energetycznej, która by mogła pozwolić Polsce na obniżenie kosztów paliw, energii czy elektryczności. To zostało zupełnie zaniedbane. To jest utrata pieniędzy europejskich, prawda, z KPO, ale nie tylko z KPO, nie wiadomo, czy w ogóle dostaniemy pieniądze z budżetu regularnego, właśnie dlatego, że PiS po prostu nie chce wykonać orzeczeń Europejskiego Trybunału i po prostu nie chce przestrzegać naszej własnej konstytucji. No więc to są po prostu decyzje, wszystko, czy też zaniechania, które świadczą o tym, że ta władza stanowi ogromne zagrożenie dla Polski. Nadchodzi zima, PiS próbuje ratować się dodatkiem węglowym w wysokości 3000 zł. Natomiast czy to może być bardzo ciężki czas dla polskich rodzin? No obawiam się, że tak, bo po pierwsze mało komu wystarczy 3000 zł na to, żeby zapewnić sobie ogrzewanie przez całą zimę. Po drugie, no czekamy na decyzje rządu, które pozwolą też no jakby sprostać podwyżce cen ogrzewania przez gospodarstwa domowe, które nie opalają węglem, tylko innymi źródłami energii. One też nie mogą być zostawione same w sobie. Ale też muszę powiedzieć, że ta metoda jest po pierwsze wyrzucaniem pieniędzy, dlatego że ona w ogóle nie likwiduje przyczyn tego, że mamy wysokie ceny energii, prawda? Przyczynami, jak powiedziałem, jest zatrzymanie transformacji energetycznej, rezygnacja z rozwoju, rozwoju programu efektywności, zwiększania efektywności energetycznej, czyli zamiast te pieniądze przeznaczać na choćby uszczelnianie budynków, uszczelnianie okien, prawda, na przebudowę systemu ogrzewania na tańsze źródła, czy na fotowoltaikę. No zamiast tego po prostu wypłaca się te pieniądze, które nie likwidują problemu. No problemem jest ciągle uzależnienie Polski od węgla, bardzo duże, prawda. Ono będzie powodowało nie tylko już bardzo drogą wzrost cen energii elektrycznej ze względu na pozwolenia na emisję, które trzeba po prostu kupować, ale też, jak powiedziałem, nie wystarczy na to pieniędzy, żeby zapewnić no, ogrzewanie każdego domu podczas nadchodzącego sezonu grzewczego. Kryzys na pewno mamy, natomiast czy to może być czas bardziej długofalowej biedy w Polsce i kogo to by dotknęło najmocniej? No, ja mam nadzieję, że ten rząd odejdzie w przyszłym roku, że wybory doprowadzą do zmiany władzy, ale gdyby nie daj Boże tak się nie stało, to czekają nas no, ciężkie lata po prostu. Czekają nas ciężkie lata, tak jak powiedziałem, z bardzo rozbudowanymi wydatkami, głównie transferowymi i socjalnymi, prawda? Ze stagnacją inwestycji, bez inwestycji nie ma rozwoju. Będziemy w konflikcie z Unią Europejską, nie będziemy mogli liczyć na pomoc z tamtej strony. Zza wschodniej granicy płynie zagrożenie no, egzystencjalne, można powiedzieć, dla Polski i dla całej Europy. No, jesteśmy w bardzo trudnym momencie i trudnym położeniu, natomiast polityka rządu, która miałaby na celu no, eliminowanie tych zagrożeń i zwiększanie bezpieczeństwa Polski, no, jest zupełnie skupiona na czym innym, prawda? Na utrzymaniu władzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.